Cześć! Nagrałam dzisiaj dla Was rano filmik o tym, jak gotuję owsiankę z jajem. Mam nadzieję, że będzie on przydatny dla osób, które nie tylko lubią przeczytać przepis, ale zobaczyć także, jak to się gotuje i uczą się przez obserwację. Dla mnie owsianka z jajkiem jest o tyle fajnym pomysłem, że nie muszę dodawać sztucznego białka czy nabiału do owsianki. Dodaję jajko, które jest źródłem dobrego, najlepszego tak naprawdę według mnie białka. W posiłku jako źródło węglowodanów mam płatki owsiane oraz arbuza i źródło tłuszczu również jest nim jajko, a także orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, które dodałam jeszcze przy okazji do owsianki. Chciałabym podziękować za pozytywne komentarze, jakie zostawiliście pod ostatnim pierwszym filmem i w notce. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że tak pozytywnie zareagowaliście i motywujecie mnie do dalszej pracy. Dzięki i miłego oglądania dalszej części filmu. Cześć, ze względu na to, że dzisiaj wstałam w dobrym humorze, postanowiłam nagrać dla Was, jak gotuję owsiankę z jajem. Tutaj mam już wsypane płatki owsiane, 5 łyżek. Teraz wbiję do nich jajko. I wymieszam. Zrobi się masa, jak na ciasteczka owsiane. Kiedy już jajko obtoczy płatki i dolewam wody, dzisiaj troszkę za dużo, ale to nic. Stawiam na gaz, a raczej na płytę. I czekam, aż płatki się zagotują. Czasem mieszam, bo niektóre garki mają tendencję do przybierania, tym bardziej jeżeli nalejecie mało wody. Płatki się już zagotowały, dlatego je wyłączam. Oj, przepraszam za zaparowany aparat. Mieszam. I po wymieszaniu odstawiam... Oj, przepraszam. I po wymieszaniu odstawiam z gorącego palnika. Czekam kilka minut. Tutaj mam już przygotowane orzechy. Właśnie mi mój synek podjadł kilka, dlatego dołożę i je posiekam. W tej chwili, jak widzicie, mam 4 orzechy brazylijskie i kilka mniejszych nerkowców. Kupiłam je, bo tak naprawdę w sklepie nie było ani migdałów. Były tylko orzechy laskowe, ale no, lubię je, ale mniej za nimi przypadam niż za tymi. Płatki są gotowe. Jak możecie zauważyć, mają taką dosyć kremową konsystencję. Ja dzisiaj nalałam za dużo wody, dlatego to nie widać. Zawsze tak jest, jak chce się coś pokazać, to nie wychodzi. No, płatki robią się już takie, jakich nie lubię, czyli troszkę miękkie. Ale to nic, i tak zjem je ze smak. Przelałam już płatki z wodą do mojej ulubionej miski. Jak widzicie, jest ona trochę wodnista, czyli nie taka, jak lubię najbardziej. No ale będę na drugi raz bardziej uważać z ilością wody, którą do niej leję. Tutaj mam już pokrojonego arbuza, którego wrzucam na wierzch. I posiekane orzechy. Proszę! No, owsianka jest gotowa. Patrzcie, co robi mój syn, jak robię zdjęcia. No i jaka ta owsianka jest? Aha. Arbuz. Arbuz. Podjadasz arbuza, tak? Tak. Uważaj. Dobra, jest. Arbuz. Lubisz arbuza? Tak. Lubię arbuza. A co tu jeszcze jest oprócz arbuza? Ananas. Ananas? Tutaj jest ananas. A te białe, takie malutkie, to co to jest? To jest... orzeszki. Mhm. A orzeszki lubisz? Tak. A jadłeś już dzisiaj orzeszki? To
jest orzeszki, tu pestka, to nie jem, pestki. Pestki nie jesz z arbuza? Tak.